My wam pomożemy tyle, ile możemy. No i żebyście żyli długo, szczęśliwie, w czasie, najważniejszą osobą. No i żeby było wszystko dobrze. Tak nie, co tam powie, nie? A wtedy wiesz, nie? To tak wie. To karnia się odpali, nie? Taki żart. A więc kochani, życzę wam wszystkiego dobrego. Tutaj wiele życzeń padnie, ale ja wam życzę to, żeby się spełniło, czego najbardziej wy sobie życzycie. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dzięki, ciocia. Brawo. Brawo. Nie o co zdawać. Wróci wam wieść, ale jeszcze go nie. No, w nowym tym związku, na podwyżki, w pracy. No. Bliżej mikrofonu, głośniej. Szef jest, to uważaj. Głośniej. No, no właśnie, to mówię. Nie jeszcze jego, nie? Chłopaka. Chłopaka mają. O córkę. Tylko ja słowo, z tym piwkiem to na oczepinach będzie taka zabawa, to się okaże, co z tym piwkiem będzie. O. Pan młody sam wylosuje, ile będzie na piwko, ale ten ci mówię, tajemnica. Ja chciałam tak samo jak wszyscy, wszystkiego najlepszego. Małżeństwo jest jeden z najważniejszych momentów w waszym życiu i na pewno do końca życia go zapamiętacie. I jedna rada dla siebie Martin, pamiętaj o tym, że żona ma zawsze rację. I to jest sekret. Słuchaj tam, ty się tam nie odzywaj, teraz ja mówię. Przypójcie, kochani. Tak, no najlepszego mamy. Od nas, dla was, to tam dużo więcej. Dziękuję bardzo. A tak, że to nie dało się na mikrofonu.
kochane. Co ja wam mogę? Pójdźcie tym swoim statkiem do przystani szczęścia. Ja jestem kapitanem. To kto tym sterem kręci? O tym nie wiem. Dziękuję. Do kapitana to jest jeszcze daleko. Ale ja mam też wszystkie najlepsze, bo się nie wyłamie, ale ja uważam, że jestem tego dobrze i żona ma słuchać męża. Czy mi się nie da? Trudno.